Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać, tak jak obiecałam ostatnio w filmiku, na temat ziemniaków. Ja Wam powiem, że to jest coś bardzo ważnego, czy ważny temat, ponieważ niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne są ziemniaki w gotowaniu, w kuchni, w jedzeniu. I to chciałam Wam dzisiaj, przekazać. Są różne gatunki ziemniaków, iż do każdego dania daje się inne ziemniaki, albo powinno się dawać, albo powinno się mieć inne ziemniaki. Jeżeli chodzi o zrobienie dania, to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego nieraz ktoś mówi, a sałatka mi nie wyszła, klei się, albo coś mi się nie rozgotowało, albo mi się coś nie ugotowało, albo coś za miękkie było, a więc nieraz w zupie na przykład wrzucicie dużo ziemniaków i ziemniaków nie ma. A więc to jest bardzo ważne, że ziemniaki mają bardzo, bardzo dużo walorów odżywczych. I to chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, jakie walory odżywcze, ile kalorii, że mają błonnik, który jest potrzebny w trawieniu, dlatego nie boimy się jeść ziemniaków, że mają dużo witamin, że mają bardzo dużo minerałów i ja uważam, że ziemniaki są bardziej zdrowe jak dania mączne. Ale to Wy musicie wiedzieć, co chcecie jeść. Piszecie mi na kanale, że niektórzy z Was nie jedzą ziemniaków albo ograniczyli ziemniaki. Oczywiście jak najbardziej to jest sprawa indywidualna, ale myślę, że nie trzeba się bać jeść ziemniaki, ponieważ wypisałam sobie, co mają w sobie ziemniaki. To jest właśnie żelazo, magnez, cynk, wapń. Mają również witaminę C i witaminę B6, a więc to są, można powiedzieć, bardzo ważne minerały. Jeżeli nam to ziemniak dostarcza, dlaczego mielibyśmy na przykład nie jeść ziemniaków, jeżeli te witaminy są nam potrzebne, można powiedzieć. Ja jem całe życie ziemniaki, jeżeli ja tyję, to wiem od czego i na pewno nie od ziemniaków. To są słodycze, to są ciasta, to są dojadanki. Wieczorami nieraz się leży i się dojada czymś niezdrowym, można powiedzieć, albo czymś, co tuczy. Ale z normalnych ziemniaków raczej nie przytyjemy. Jeżeli ktoś jest uczulony na ziemniaki, albo to znaczy ma jeżeli ktoś ma alergię na ziemniaki, albo nie może jeść ziemniaków, albo ma wskazania, że nie powinien jeść, jak najbardziej. Ale Wam powiem, że ziemniaki mają bardzo mało kalorii. Na 100 gram, około 100 gram, można powiedzieć, ziemniaków 70 chyba, czy 77, wypisałam sobie 77 kilokalorii. A więc zobaczcie, ziemniaki nie są takie złe. I nawet smażone w oleju, od czasu do czasu są nawet wskazane. Ja Wam powiem, że ostatnio chyba ze 3 razy już jadłam, nie mogę się najeść, ponieważ tak fajnie smakują z dipem, z majonezem, z keczupem. A więc ta opcja jest super i lepsze, można powiedzieć nawet dla mnie lepsze niż frytki. I teraz druga sprawa, którą chciałabym z Wami przedyskutować, można powiedzieć, czy porozmawiać na temat, że ziemniaki na różne dania potrzebujemy różne ziemniaki. To znaczy są ziemniaki, które się tak gotują jakby na twardo, a są ziemniaki, które się Wam gotują tak mącznie, jak gdyby, że się tak fajnie rozpadają. I są osoby, które lubią takie, a są osoby, które lubią takie. Na przykład niektórzy do sosów lubią, jak są twarde ziemniaki i on się kroi i tam w sosie sobie obtacza. Ja osobiście wolę pire ziemniaczane albo tłuczone. Najlepiej kocham tłuczone ziemniaki. Tego koperek, do tego sos dla mnie tak najlepiej smakuje. Ale Wy musicie wiedzieć, co dla Was najlepiej smakuje. I dlatego Wam teraz chciałam powiedzieć, do jakich dań, jakie ziemniaki powinniście kupować. Dlatego nie w sklepie możecie się zapytać. Robię na przykład pierogi ruskie. Możecie się zapytać, proszę Pani, robię pierogi ruskie. Potrzebuję mączne ziemniaki, bo takie właśnie są najbardziej wskazane. Mogła Pani mi zaproponować, które ziemniaków są najlepsze, które są mączne?
i wtedy Wam powiem, że będzie szalona różnica, jeżeli kupicie mączne do pierożków. Jak będziecie brać przez praskę te ziemniaki, to one będą Wam się rozsypywać. I wtedy jak wymieszacie z tym twarożkiem, do tego tłuszcz z cebulką, przypraw troszkę, będzie super farsz. Ja na te polskie zabawy robię zawsze pierogi ruskie. No, robię to z mięsem. To Wam powiem, że jak ta kolejka, która stoi, bo to jedzonko dojdzie, to ci z tyłu już nie mają tych pierogów. Wkrótce jest znowu zabawa, muszę zrobić trochę więcej tych pierożków. Robię chętnie i każdy mówi, ten farsz jest tak smaczny. Nieraz ziemniaki tutaj się trafią nie tak, jakbym chciała, ale to doprawienie tych pierogów jest bardzo, bardzo ważne. A więc pierożki ruskie macie już na moim kanale z twarogiem, a więc jak najbardziej zapraszam Was na te pierożki, na frytki, na kluski, na knedle. Są Wam potrzebne te mączne ziemniaczki i te ziemniaki, które Wam się na twardo gotują i się Wam nie rozsypią, to są ziemniaki potrzebne Wam na przykład na sałatki, na zapiekankę, to taki kartofel gratin, jak sobie ze śmietaną czy serem zapiekacie, również macie na moim kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam pyszną zapiekankę z brokułami, z serem, ze śmietaną. Również do placków ziemniaczanych są one właśnie dobre. Ale ja daję nieraz mieszane do placków ziemniaczanych. I też są super. Mam placki ziemniaczane z sosem z indyka, a więc taki sos z indyka, który również mam na kanale, pół godziny zrobione, placki starte, a więc naprawdę w pół godziny mamy pyszny obiad, 45 minut. Bo taki gulasz, na przykład węgierski, z wołowiny czy z wieprzowiny się bardzo długo gotuje, a ten z indyka naprawdę rewelacja. I szybkie danie, nie? A więc moja kuchnia jest dość szybka, Wam powiem. I ktoś, kto mnie oglądasz od początku, to może się przekonać, że naprawdę moja kuchnia jest szybka. Ale są również dania, które potrzebują więcej czasu, czy dłuższego czasu gotowania. I dlatego Wam na przykład teraz proponuję, żebyście przygotowali sobie mięso wcześniej. I wtedy Wam się też szybciej udusi takie mięso i będzie kruche. To jest bardzo ważne. Oczywiście te pierwsze moje filmiki są takie troszeczkę niezgrabne, można powiedzieć, ponieważ ja jej nie przerabiałam. Przepisy są w środku na filmiku, ale ja się staram też pod filmikiem już przepisywać te przepisy, dopisywać. I tam na początku, chyba do 100, do 100 mojego filmiku, nie miałam polskiej klawiatury, dlatego Wam wierzę, że niektóre filmiki Was możliwe, że zraziły, bo nie mogliście sobie dokładnie rozczytać, o co chodzi na tych moich filmikach. Teraz już mam właśnie polską klawiaturę i staram się każdy filmik teraz przerabiać dziennie 1-2 i Wam wpisywać te przepisy na dole pod filmikiem. A więc nie zrażajcie się, nawet jeżeli tam nie ma UE polskiego, przepisy są dobre i mam nadzieję, że Wam wyjdzie coś fajnego. Jeżeli byście mieli pytania, jestem jeszcze, mogę Wam odpowiedzieć. Bardzo chętnie Wam odpowiem, bo to ma być dla Was służyć. Mam nadzieję, że Wam się przyda przy zakupie teraz jesiennym tych właśnie ziemniaków i najlepiej kupcie sobie dwa sorty, czyli dwa gatunki. Jeden worek na przykład takich mącznych, a ten drugi worek na przykład na ziemniaki, na zupę, na zapiekanki, na placki ziemniaczane, na sałatkę. Też są potrzebne te takie, co się dobrze gotują, twardo i się nie rozsypują, bo na przykład na pewno mi się zdarzyło, że robiliście sałatkę, nieraz robicie i powiecie, kurczę, te ziemniaki jakieś nie takie, tak mi się w sałatce rozsypały. To właśnie jest to, że ta sałatka wtedy jest taka klejąca, można powiedzieć, a nie powinna być. A mam dwa rodzaje sałatek pysznych. Wam powiem, że sałatki są pyszne moje, naprawdę. To nie dlatego, że się chwalę, ale ja chcę Wam przekazać, że Wam również dobrze smakowały te sałatki, które zrobicie. Ponieważ ja tam pokazuję te przyprawy i cały czas mówię doprawiać, doprawiać, doprawiać. Jeżeli dla mnie dacie tyle i tyle jak w przepisie, to może być za mało.
musicie cały czas jeszcze doprawiać. I wtedy to danie wyjdzie Wam takie, jakie chcecie mieć, albo jakie Wam smakuje. Dlatego teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę, za te chwile spędzone ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie wejścia, za komentarze, za łapki, za suby. I pamiętajcie jedno, ja odpisuję Wam na każdy komentarz, ale nie wiem, czy Wy te komentarze dostajecie ode mnie. A więc jeżeli tak jest, czy zdarzyło się, że ode mnie nie dostaliście odpowiedzi, przykro mi, ale nie mogę nic zrobić, ale mimo wszystko zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał i jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Niedługo Adwent i ja mam na Adwent dla Was pyszne ciasteczka, na pewno jeszcze jakieś zrobię, albo postaram się, jak ta ręka przestanie mnie boleć trochę, bo mnie ostatnio tak boli, nie wiem, czy przez robienie na druta. Proszę zobaczyć, robię na zamówienie rajtuski takie ze stopką. Macie na moim kanale Babcia Bożenka Robótki. Obecnie robię takie coś, chyba przemyczyłam rękę, a więc muszę ostrożnie. Jeżeli lubicie, czy ktoś z Was ma ochotę coś zrobić teraz sobie na zimę, czapkę, szalik, albo coś innego, coś dla dziecka, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, tutaj już robię też sweterek rozpinany, a więc babcia się nie nudzi. Na nudę nie narzekam, za każdym razem coś robię, ale póki jestem jeszcze na tym świecie, chcę to wykorzystać, chcę Wam przekazać, nawet jeżeli coś tam jest nie tak, napiszcie, ja mogę zrobić drugi filmik, nie mam z tym problemu. I teraz żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za te chwile spędzone razem. Cieszę się, jeżeli będę mogła Wam podpowiedzieć, czy coś fajnego ugotować, albo Wam coś podpowiedzieć z mojego gotowania albo z robótkowania. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie i bardzo dziękuję. Do widzenia.